Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film łatwy, lekki i przyjemny, czyli pokażę Wam trochę nowości, które się ostatnio u mnie pojawiły. Będą to nowości kosmetyczne, nowości ubraniowe i nowości też do domu. Także osoby zainteresowane taką lekką tematyką, zapraszam na kolejny film. Paleta Anastasii Beverly Hills Soft Glam pojawiła się już tutaj przy okazji jednego z filmów, była w takiej krótkiej wstawce. To jest paleta, którą ja koniecznie musiałam mieć, jak tylko się dowiedziałam, że ten produkt wszedł na rynek. Ja Wam ją pokazywałam, jak ona wygląda, jeśli chodzi o kolory. To są takie bardzo, bardzo moje kolory, w dużej mierze neutralne, róże, beże i brązy, są odcienie matowe. Są odcienie bardziej błyszczące. Jeśli chodzi o tą paletę, to tak jak ja przy okazji już tamtego filmu mówiłam krótko, ta paleta jest fajna, używa się jej naprawdę bardzo, bardzo lekko, cienie się lekko nakładają, cienie się fajnie blendują, no są ciekawe kolory, natomiast wiecie co, no jest fajna, ale myślę, że na rynku jest mnóstwo tego typu produktów, gdzie cienie są równie fajne, więc jeżeli ktoś ma dostęp na bieżąco do kosmetyków ABH, no to okej, natomiast jeżeli zamawiać by ją specjalnie i płacić no marżę z tego tytułu, tak, żeby tą paletę sobie do kraju sprowadzić, no to ja ją mam dzięki uprzejmości Kasi. Jeśli Kasia będzie jeszcze kiedyś oglądała, raz jeszcze dziękuję, bo cieszę się, że mam okazję ten produkt wypróbować. I tak jak mówię, jestem z niego zadowolona, natomiast nie jest to jakieś wielkie wow, że ja po prostu muszę mieć ten produkt i nie powiem Wam, że ta paleta zrewolucjonizowała mi makijaż i że w ogóle jest naj i nigdy tak dobrego produktu nie miałam. Bo tak jak mówię, jest dobra, natomiast tak samo dobre są dla mnie przynajmniej cienie Urban Decay czy cienie chociażby Chanel, paletki czwórki, które mam. No to już jest kwestia tego, co kto lubi chyba. Kolejny produkt, błyszczek marki Buxom, który też otrzymałam dzięki uprzejmości Kasi. To jest odcień Debbie, tak on wygląda w opakowaniu. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny błyszczek, z którym ja się spotkałam na Instagramie u Agi Burzy. Aga pokazywała te błyszczyki i wtedy też mi się zapaliło chciejstwo, że ja też chcę tego koniecznie spróbować. I nie wiem, na ile to będzie widać dobrze. I pokażę Wam może trochę na dłoni, bo teraz nie bardzo mam możliwość... Na ustach, bo mam pomadkę, nie jestem znowu przygotowana. To jest taki odcień i on faktycznie na moich ustach, przynajmniej które mają dość neutralny kolor, wygląda bardzo podobnie. Bardzo fajne błyszczyki, z efektem chłodzenia, który gdzieś te usta faktycznie optycznie powiększa, bo jest nabłyszczający, natomiast bez żadnych drobinek, przynajmniej jeśli chodzi o ten odcień. Ja go bardzo polubiłam i pewnie jak będę miała dostęp do marki, no bo w Polsce ona jest niedostępna, to bardzo chętnie gdzieś tam ponownie zakupu dokonam, czy zdecyduję się chociażby na inny kolor. Ja jestem zadowolona. Pociągnęłam jednak po ustach, mała zmiana planów. Ten odcień właśnie, który widzicie w tym momencie u mnie na ustach, który będę miała w trakcie filmu, to jest odcień Debbie, marka Buxom. Ja jestem z tego błyszczyku bardzo zadowolona. Bardzo odpowiada mi jego trwałość, jak na błyszczyki oczywiście, tak, bo błyszczyk wielkiego jedzenia nie przetrzyma. Natomiast spokojnie można w nim pić i nie zetrze się od razu przy pierwszym łyku wody. Ja jestem zadowolona, tak jak mówię. Jak będzie dostępność, polecam po prostu spróbować, bo wiadomo, różne mamy preferencje, różne rzeczy robimy i tak samo no, różnie nam się te produkty zachowują na naszej skórze, na naszych ustach, włosach, etc. w zależności od tego, o czym akurat mówimy. Natomiast z mojej strony Buxoma polecam. Serum do włosów marki Goldwell. To jest totalna nowość. Ja jeszcze tego serum nie spróbowałam, to od razu Wam mówię. Serum, który polecił mi mój fryzjer od jakichś dwóch wizyt, bo on zaczął też tego serum używać. Mam je nakładane właśnie po wizytach. No włosy wyglądają świetnie, no natomiast one po wizycie u fryzjera zawsze wyglądają świetnie, nie oszukujmy się. Później jest je ciężej ułożyć, więc nie wiadomo, czy to jest kwestia ułożenia, czy tych wszystkich składników, które mamy gdzieś na włosy nakładane. Natomiast Krzysztof mi polecił, żebym to serum kupiła. Mam, będę stosowała. Jak tylko pokazała mi na Instagramie, to już część dziewczyn się odezwała, że też tego serum używa i że naprawdę włosy po nim wyglądają rewelacyjnie. Tu przede wszystkim chodzi o włosy rozjaśniane, o ochronę koloru tych włosów i o to, żeby włosy się nie mierzwiły, nie elektryzowały i żeby po prostu gładko można było je ułożyć. No jak się będzie zachowywał, jak ja go zacznę używać, to zobaczymy, no zupełnie inaczej, gdy te wszystkie specyfiki nakłada mi fryzjer, potem mi ładnie te włosy wyprostuje,
to zupełnie inaczej niż jak ja tutaj potem w warunkach domowych robię wszystko na szybko. Natomiast produkt polecany przez mojego fryzjera, produkt, który poleciły już dziewczyny również na Instagramie, potwierdzając jego wspaniałe właściwości. Także jeżeli szukacie czegoś, jeśli chodzi o ochronę włosów farbowanych, włosów prostowanych, żeby te włosy ujarzmić, to zainteresujcie się tym produktem. Natomiast jak ja go trochę poużywam, to pewnie się tutaj też w którymś filmie pojawi, będę mogła o nim powiedzieć coś więcej. La Chupacabra. Jestem ciekawa, czy domyślacie się, co kryje się pod tą marką. Co prawda nazwa trochę sugeruje. Proszę bardzo. Czapki, kominy, artykuły wyposażenia wnętrz, tak bym powiedziała. No inne szydełkowe wyczyny, o, w ten sposób. Co można jeszcze zrobić na szydełku? Produkty ręcznie robione. Ja nie mam czapki. Ja mam trochę inny produkt, bo wiecie, że ja w czapkach niekoniecznie chodzę. Natomiast bardzo chętnie przytuliłam taką oto ręcznie robioną osłonkę na doniczkę. Uważam, że jest naprawdę rewelacyjna. La Chupacabra, tak jak mówię, nazwa marki. Ja mam dwie takie osłonki, w rozmiarze S i w rozmiarze M. One oczywiście występują w różnych kolorach, tak? No ja mam taką jasną szarość, są grafity, są czernie. Coś totalnie innego, tak? No tak jak mamy na rynku dostępne różnego rodzaju osłonki, tak? Plastikowe, jakkolwiek inne. Tak, tutaj mamy taką robioną na szydełku. Także jeżeli lubicie tego typu produkty, zachęcam do zapoznania się z marką La Chupacabra. Ok, zmieniamy kategorię, idziemy w kategorię odzieżową i nowości odzieżowe, które pojawiły się u mnie w szafie. Myślę, że niedługo pora na aktualizację filmu Moja Szafa, bo film ten się cieszy ogromną popularnością tutaj na YouTubie, a w międzyczasie trochę rzeczy z tej szafy z różnych powodów wyszło. Trochę pojawiło się nowych, więc myślę, że za jakiś czas postaram się ten film trochę zaktualizować. Natomiast na ten moment pokażę Wam, co pojawiło się w mojej szafie nowego. Sukienka marki Zara. Nie wiem, na ile mi się ją tutaj uda pokazać. Sukienka, która już przetoczyła się u mnie przez Instagram. Pokazywałam Wam również sesję w tej sukience, którą miałam robioną. Bardzo cienka. Jak widzicie, materiał jest idealny na lato. To jest długa sukienka. To jest sukienka za kolano. Marka Zara, ale to już chyba wspomniałam, przewiązywana, ona z tyłu ma tutaj ten pasek na stałe doczepiony, natomiast tutaj przodem można sobie przewiązać, czy przodem, czy bokiem w całości na guziczki, rękawy 3/4, pokażę Wam tutaj za chwilę fragmenty sesji, które były w niej robione, która była w niej robiona. Tak jak mówiłam, sukienka jest bardzo, bardzo cienka, a chyba też tutaj nawet w jednym filmie we fragmencie się nie pokazywałam. Ja sobie do niej dokupiłam halkę. Halkę taką od połowy, zresztą halkę za chwilę też Wam pokażę w Intimissimi, bo ja myślę, że chociaż to będzie kwestia indywidualna znowu. Jeśli chodzi na weekend, gdzieś tam na luźne parkowo-plażowe klimaty, okej. Natomiast już gdzieś tak na co dzień, jak się przemieszczam po mieście, to ja się bez halki czuję w niej trochę niekomfortowo. Natomiast no, co kto lubi. Natomiast jak nie przepadacie za prześwitywaniem, to tutaj halka może być potrzebna. A jeśli chodzi o halkę, to jest właśnie taka krótka halka z Intimissimi. To jest 100% jedwab, ona kosztowała około 170 zł, żebym nie skłamała. No skład gdzieś tam robi swoje i trochę tą cenę ciągnie. Ja chyba bardzo często używam słowa gdzieś tam. Tak się na tym coraz częściej łapię, że opowiadając coś wtrącam gdzieś tam. Ale to chyba każdy z nas ma jakieś takie swoje wstawki. No u mnie w takim bądź razie będzie to gdzieś tam, jestem tego świadoma, natomiast nie wiem, czy to się da wyeliminować. Może nawet podejmę się tego, żeby nad tym popracować, bo coraz częściej mówiąc łapię się na tym. Tylko musiałabym wcześniej pomyśleć, zanim powiem, żeby zdążyć to wyłapać. No dobra, na razie zostajemy z tym moim gdzieś tam, jestem tego świadoma. A tak jak mówię, halka taka krótka. Od pasa w dół. Ja nie chciałam takiej po całej długości. Z tej racji, że bałam się, że jak ja potrzebuję jej tak typowo na lato, to będzie mi zwyczajnie za ciepło, więc myślę, że taka krótka jest wystarczająca. Natomiast z takich nowości odzieżowych, to postaram się Wam pokazać jeszcze dwie nowości ze sklepu And The Other Stories. Proszę bardzo. To jest nowy sklep, który pojawił się w Gdańsku, w centrum handlowym Forum.
Ja z tym sklepem nie miałam wcześniej do czynienia, to jest sklep z koncernu H&M, z tego co już teraz wiem. I proszę bardzo, taki sweterek, o jeszcze mi został błyszczyk na dłoni, żebym zaraz swetra nie pobrudziła. Cieniutki, też jak widzicie, natomiast on nie będzie w jakiś taki wulgarny sposób prześwitywał, myślę, że można go nosić spokojnie, nawet bez topu. Teraz na lato, no jak gdzieś tam będzie chłodniej, to stopem pod spodem. Bardzo mi się spodobało, że jest taki prosty, no pojawia się trochę koloru, natomiast mimo wszystko bardzo, bardzo klasyczny, czyli taki jak ja lubię. I jeszcze jedna rzecz z tegoż samego sklepu. To jest taki klasyczny top w takim brudnej bieli, w waniliowym kolorze. Proszę bardzo, natomiast to, o co mi akurat w tym topie chodziło, bo białych topów to Ci u mnie dostatek. Natomiast tu jest coś, czyli są te rękawki odstające na boki. I teraz o co chodzi? Wszystkie osoby, które mają sylwetkę typu gruszka, czyli jak u mnie wąskie ramiona, a szersze biodra i pupa, no to wiemy o co chodzi z równoważeniem proporcji sylwetki. Wskazane jest, żeby poszerzyć sobie ramiona, żeby zrównoważyć właśnie biodra z ramionami. No i ta bluzka ma między innymi takie zadanie. Faktycznie bardzo fajnie się układa, bardzo mi się ten efekt podoba. Ja wiem, że na przykład powinnam nosić koronki na ramionach, tak? U mnie są niewskazane takie prosto idące tkaniny na ramionach, które no mimo wszystko bardzo lubię. Natomiast jakieś tutaj koronek, falbanek i tym podobnych na rękawach nie zawsze mogę się przekonać, a to jest fajny według mnie kompromis, bo ta bluzka jest znowu bardzo klasyczna, bardzo gładka, czyli taka jak ja lubię, którą będzie można wykorzystywać na różne okazje, do spodni, spódniczek i tak dalej, a jednak ma te ramiona tutaj rozkloszowane. Także to jest jeszcze taka nowość, która się u mnie pojawiła. I co tu jeszcze? To jest w ogóle cieplutki towar jeszcze, który jest w kartonie. Marka List Made in Warsaw. Dawno nic nowego z tej marki się u mnie nie pojawiło. Jest zawinięty w papier. Krówka wypadła. Widać kolor. Nowość uriska, czyli taka morska zieleń. Zaraz rozpakuję, mamy totalną premierę w tym momencie, muszę się z tym wszystkim tu ogarnąć. Spódniczka, morska zieleń, model Prima Ballerina. Widać tu trochę, żeby tak złapać w tym kadrze. Czekajcie, ja muszę się troszkę, spróbuję odsunąć, żeby pokazać Wam trochę więcej. To jest spódnica w takiej długości do połowy uda. Ja te Prima Balleriny, jeżeli ktoś jest ze mną na Instagramie, mam w kolorze szarym i ona się często na moim Instagramie pojawia i mam jeszcze czarną. To są jedne z moich ulubionych spódnic na lato przede wszystkim. Ja nie wiem, czemu ja je najchętniej noszę latem. No tutaj nie ma co się oszukiwać, uwiódł mnie ten kolor, czyli ta zieleń, bo no ja akurat taką głęboką zieleń uwielbiam. Natomiast co jest cudownego w ogóle w tych spódnicach? Są przewiewne. Są na gumce. Możemy spokojnie jeść i nie będzie problemu. Także jest gumka. Jest przewiewna, natomiast ona jest ciężka. Ale ciężka w taki sposób, że nie ma tutaj dyskomfortu przy samym noszeniu. Natomiast nie ma też problemu z podwiewaniem. Kto mieszka na Pomorzu, ten wie, że u nas bardzo często latem wieje. I jeżeli ktoś nie chce robić na ulicy efektu Marilyn Monroe i mieć podwiniętej spódnicy do góry, no to ciężkość tej spódnicy jest jej ogromnym atutem. Natomiast co ważne, ja noszę XS-kę z Riska w tym modelu, Prima Ballerina, natomiast mam 1,62 m. Ja tą spódnicę mam do połowy łydki. Dla mnie akurat to jest długość niewskazana, ja się w niej nie czuję dobrze. Za ciężko trochę, za bardzo mi obciąża ten dół sylwetki, natomiast ja ją sobie skracam. Ja ją sobie po prostu skracam, pozostałe dwa modele mam właśnie skrócone za kolano, tak jak lubię i jak czuję się komfortowo. Nie ma problemu ze skróceniem, spokojnie można obcinać, ona nic nie traci na jakości, ma kieszenie z boku, także ja sobie akurat bardzo ten model chwalę, jeżeli mi się uda, to za chwilę zobaczycie jak w niej wyglądam. Ta-da! Oto jestem. Proszę bardzo, Prima Ballerina, morska zieleń, Risk Made in Warsaw, rozmiar XS. Czekajcie, czy mi się uda, uda mi się może w ten sposób, troszkę przechylę tak, żeby ją było trochę lepiej widać. Tak jak widzicie, ja ją mam do połowy łydki, czyli dla mnie trochę za długa, będzie ewidentnie do skrócenia, no ale to się da zrobić. No mi się bardzo podoba mi się ten efekt
gdzie można ją wkręcić, tak jak mówię, nie podwiewa, są kieszenie, więc jak ktoś ma problem z tym, co zrobić z rękoma, no to tutaj jesteśmy w stanie temu zaradzić. No dobra, słuchajcie, i to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film i nowości. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnego.